Dużym minusem tej podróży jest to, że mam ograniczony czas, po jakim muszę dotrzeć do Pattayi. Muszę być przed 17, bo jaki jest tylko problem takich miejsc właśnie jak to w połowie Tajlandii, że jak się przyjeżdża na taką stację benzynową, no to z angielskim jest trochę problem. Jeszcze tylko ostatni rzut na to piękne słońce czaderskie. Ptaki, palmy, śpiew tych właśnie dzikich ptaków. Otoczenie tutaj, w ogóle gdzieś na pustkowiu, sam, jeden, sam, bez nikogo. Czuję się tak trochę zestresowany, no zdecydowanie zestresowany. No ale w sumie tak to jest, jak chce się podróżować, to trzeba brać na klatę wszystkie. Ale będzie coraz więcej, bardziej wartościowych materiałów się pojawiać, przydatnych dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać do Tajlandii. Pisać w komentarzach to, co potrzebujecie, wtedy na ten temat mogę nagrać filmik. Nie chcę tego auta tutaj trzymać, bo stoi całymi dniami w garażu, w ogóle się nim nie poruszamy, w ogóle go nie potrzebujemy, a każdego dnia musimy płacić za to auto dość sporo pieniędzy. A do tego dzisiaj nowość, bo będę próbował tego suma, a do tego będzie jeszcze makrela, czyli dzisiaj dwie ryby, dwie sałatki. Właśnie czeka mnie ponowna długa wyprawa. Startuję z Phuket do Pattayi z samochodem. 1000 km, około 14 godzin trasy. Zapraszam do odcinka. Słuchajcie, godzina 3:40. Właśnie opuściłem wyspę Phuket. Mam jeszcze ponad 12 godzin trasy, także zapowiada się niezła podróż. Na dworze jest jeszcze totalnie ciemno. W aucie są takie dość słabe światła. Jadę sam. Troszeczkę się stresuję, bo no, jestem w totalnie czarnej, nie wiadomo gdzie. Nie mam wyboru, muszę jechać do Pattayi. Na wyspie Phuket czułem się jeszcze troszkę bardziej bezpiecznie, bo to takie bardzo turystyczne miejsce. Teraz jest troszeczkę gorzej. Jesteśmy na lądzie, no to już duży kraj, Tajlandia, bardzo daleko. Czuję się tak trochę zestresowany, no zdecydowanie zestresowany. Właśnie wybiła 6 rano, jadę już równiutkie 3 godziny, zostało mi jeszcze 10 godzin. Jest zupełnie ciemno w dalszym ciągu, nie wiem kiedy zrobi się jasno, bo myślałem, że już o 6 będzie chociaż gdzieś tam troszkę widać tego słońca, a jeszcze nie za bardzo. Jadę już w kierunku miasta Champon, więc już jesteśmy na dość takiej, no dobrej drodze, poza tymi wszystkimi wioskami, gdzieś gdzie było ciemno, gdzieś gdzie nie było pasów namalowanych na drodze. Jest już tak troszeczkę większy ruch, już jest tak troszeczkę raźniej. Wow, 6:30, w końcu zaczęło się robić jasno na dworze. W końcu już tak jakby nie trzeba świateł. Jadę już 3,5 godzinki, nie miałem jeszcze żadnego postoju, ale myślę, że jeszcze tak z pół godzinki i w końcu się zatrzymam, chyba się ogrzać gdzieś, bo słuchajcie, tutaj w aucie ogólnie jest tylko jakby zimne powietrze. No nie da się, nie ma czegoś takiego jak czerwone i niebieskie. Nie da się po prostu pokrętłem przekręcić w stronę czerwonego, ciepłego powietrza i się ogrzać. Tylko może być albo mniej zimne, albo bardziej zimne. No i zrobiło mi się zimno, normalnie mi się zrobiło zimno, tym bardziej, że pogoda też tutaj jakaś taka zachmurzona. No i brakuje troszeczkę ciepłego powietrza. Zajeżdżam na pierwszą stację po równych 4 godzinach trasy. Trzeba zatankować, mimo że jeszcze prawie pół baku paliwa, ale jednak trzeba mieć w zapasie, bo jakby coś się wydarzyło, to lepiej mieć zatankowane do pełna. Pani kładzie takie coś na masę, żeby chyba wiedzieć, żeby jeszcze nie odjeżdżać, bo trwa tankowanie. Tutaj od razu jest kasa, a tutaj właśnie o, za 700 batów zalało się do pełna 20 litrów. W końcu po 4 godzinach pierwszy postój. Właśnie zabieram się za jakieś orzeszki, moje ulubione. Co ja tutaj jeszcze w tych przekąskach mam? Jeszcze jakieś takie coś sobie kupiłem na drogę. To jest, będzie jakiś taki słodki karmel z orzeszkami. Ogólnie orzeszki, Snickers, znowu orzeszki, trochę słodkiego, woda. No i to w sumie tyle. Tyle mam na trasę, na 13 godzin trasy, ale przecież jest coś takiego jak 7-Eleven. Tutaj można zaopatrzyć się we wszystko. Dużym minusem tej podróży jest to, że mam ograniczony czas, po jakim muszę dotrzeć do Pattayi. Muszę być przed 17, bo muszę oddać samochód. No jeśli nie dojadę tam dzisiaj na 17, to niestety będę musiał go mieć o kolejną dobę dłużej i będę musiał zapłacić ekstra ponad 2000 batów za tą jedną noc, więc
kurde, no szkoda by było, bo jest to około prawie 250-60 zł, więc szkoda, kurczę, tylko dlatego, żeby, no, że spóźnię się po prostu o 10-15 minut, także trasa jest dość taka, no, denerwująca, stresująca, oprócz tego, że jadę sam, że jest to daleko, że wiele innych czynników, o których zaraz powiem, to ten ograniczony czas naprawdę mega wpływa na, kurde, stres, no i na słaby komfort tej podróży. A ogólnie znajduje się już blisko miejscowości, miasteczka Champon, czy coś takiego się tak to mniej więcej wymawia, między Phuket a Bangkokiem. Jest to chyba taka trochę mało ogólnie tutaj turystyczna część Tajlandii. No i wszyscy tak na mnie dziwnie patrzą, bo nie widzę tutaj żadnej osoby z Europy. Jestem sam, no i jestem tu chyba teraz taki trochę egzotyczny. Słońce pięknie wstaje za moimi plecami. Zobaczcie na to, to jest wschód słońca. Wschód słońca, wygląda to po prostu czadowo. No ale jeszcze do godziny 6.30 praktycznie go w ogóle nie było. Było bardzo ciemno i odcinki, które nie miały żadnych latarni, były naprawdę mega stresujące, niebezpieczne, no i tak, no, nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemnie jechało się w miejscach, gdzie nie było oświetlenia. Czasami najgorsze jeszcze do tego było to, że nie było pasów na przykład na drodze. Słabe światła w samochodzie, ciemno, pustkowie, pola, lasy, poza gdzieś jakimiś miejscowościami. No naprawdę nieprzyjemne chwile, no ale to wszystko na szczęście już jest za mną. Teraz już będzie, od teraz mam nadzieję, że już będzie dla mnie tylko lepiej, bo zaczyna się cywilizacja, zbliżamy się coraz bardziej do strony Bangkoku, tam zaczną się szerokie autostrady, no i już będzie tak raźniej i trochę i przyjemniej. Jeszcze tylko ostatni rzut na to piękne słońce, bo po prostu, tak jak mówię, jest wyjątkowe, naprawdę jest wyjątkowe. Szaderskie, ptaki, palmy, śpiew tych właśnie dzikich ptaków, otoczenie tutaj, w ogóle gdzieś na pustkowiu, sam, jeden, sam, bez nikogo. No, takie chwile, ciekawe chwile, naprawdę. No ale w sumie tak to jest, jak chce się podróżować, to trzeba brać na klatę wszystkie z tym związane po prostu rzeczy, czy to są fajne rzeczy, kiedy leży się na plaży, ale są też takie gorsze, kiedy trzeba trochę się odważyć i zrobić takich rzeczy właśnie, których inni by nie zrobili, dlatego też nie podróżują. Takie są zalety, wady częstego podróżowania, przez długi okres czasu podróżowania, bo to wszystko ma na to wpływ, bo gdybym przyjechał tutaj tylko na tydzień, to tego stresu i tego różnych takich innych rzeczy by było dużo, dużo mniej. No ale warto, naprawdę warto. Także ja zachęcam jak najbardziej z całego serca do jak największych, najdłuższych podróży, jak najczęściej podróżować, cieszyć się życiem i doświadczać w swoim życiu jakichś takich różnych sytuacji. Dobra, koniec tego gadania. Wsiadam w auto i jadę dalej, bo czas goni, niestety. Do 5:00 muszę być koniecznie w Pattaji. Wiecie, co jest jeszcze bardzo stresujące podczas podróżowania po tym pięknym kraju? A więc stresujące jest to, że w nocy, kiedy jest ciemno, wiele samochodów, niejednokrotnie, wiele skuterów, niejednokrotnie, jedzie pod prąd. Jest to mega dezorientacja w terenie. Nie wiesz, czy jesteś na dobrym pasie, czy na złym pasie, czy jedziesz pod prąd, czy to oni jadą pod prąd. Dodatkowo jest ciemno i ogólnie jest to bardzo stresujące podczas właśnie podróżowania po tym kraju. No Tajowie bardzo, bardzo często w całej Tajlandii jeżdżą pod prąd i nieważne, czy są to skutery, czy samochody, no tak tutaj się po prostu jeździ. Jest to dość takie, no, niebezpieczne i stresujące. I o ile jeszcze w dzień jest to takie, no dobra, okej, do zaakceptowania, no to w nocy jest to naprawdę przeszkadzające podczas trasy. Godzina 9, czyli 2 godziny później. Następna stacja, ostatnie tankowanie do pełna. I już reszta później wystarczy nam do samego miejsca. Muszę chwilkę odetchnąć, bo strasznie mnie spanie łamało teraz. Muszę chwilkę odetchnąć. Zamknąć oczy na minutkę i może będzie mi lepiej. Dobra, chyba tu będzie okej. Oj, to była ciężka godzina. Bardzo ciężka. Bardzo się cieszę, że już ta stacja była, bo tak mnie spanie brało. Po prostu masakra. Może coś zjem takiego ciepłego, albo coś, jakiś kurczaka, albo jakieś coś tam inne widzę jeszcze na grillu. Idę coś się tutaj schłodzić zimną wodą, bo naprawdę już jest od 3:09, 6 godzin drogi za mną, a jeszcze co najmniej 6 przede mną, także dopiero mniej więcej w połowie. To co jeszcze takiego ważne tutaj podczas trasy, gdybyście kiedyś jechali, to to, że na przykład ubikacje są bezpłatne, czyli to jest fajne, że są, po pierwsze, że na trasie jest wiele stacji benzynowych,
z Bangkoku na Phuket, także spokojnie, nie trzeba się bać, że nie będzie się miało gdzie zatrzymać. Przy każdej praktycznie stacji duży 7-Eleven, dodatkowo jakieś miejsce, na przykład tu się pan do mnie już uśmiecha, z grillem, jedno, tam drugie to przed chwileczką co było, jakieś inne rzeczy, także są zawsze stacje i te postoje dobrze wyposażone, można się zatrzymać, mówię, właśnie pójść do toalety, zaopatrzyć w jakąś zimną wodę, coś do jedzenia, także naprawdę spoko. A tutaj pan wiezie całe auto durianów. Tam wcześniej była cała taka plantacja ileś tam kilometrów temu. Śmierdziało na całą okolicę, nawet przez zamknięte szyby. Oni tutaj mają jeszcze coś takiego, że oni na przykład tutaj nie mają takich busów dostawczych i ich dostawczymi autami są właśnie takie pick-upy. A właśnie Toyota, Hilux. To jest najbardziej popularny po prostu tutaj samochód. Jeszcze jeden taki identyczny, chyba tylko Ford. No i tak oni właśnie transportują wszystko na pakce. Tak, o, na pace takiego samochodu. Nie ma busu, normalnie nie ma zwykłego busu takiego otwieranego. Są busy, ale o, takie busy są, ale one tylko wożą ludzi. Nie ma takich busów bez siedzeń do przewożenia na przykład takich durianów. Nie ma szans. Nie widziałem ani jednego. A taki sposób przewożenia to jest właśnie to, Tajlandia. O, tam następna znowu takie coś i taka paka z tyłu. I to jest po prostu, co by nie było, paka z tyłu, takiego normalnego, osobowego auta. O, tam następne jeszcze właśnie przed nim, patrzcie się. Tutaj sobie ktoś zrobił niezłą zamykaną pakę. A i tak, takie dostawcze auta. O, tam następny ma taką pakę, także tu jest bardzo dużo dostawczych aut. O, tam pan wwozi beczki, ale wszystko właśnie takie pick-upy. O, następne zresztą Chevrolet. Wszystko takie coś. A przede mną takie ładne palmy. Las palm. Wcześniej też jechał tir. Cały tir, taki wielki jak ten, wyładowany kokosami. Kurde, też tak fajnie to wyglądało. Tutaj mamy poprawione chłodzenie. Auto zapalone. W środku nie ma nikogo, ale klimatyzacja włączona, żeby się nie zagotować. W środku. No, tak o. Biorę taką parówę. Takiej parówy to ja jeszcze w Tajlandii nie widziałem. Ona jest naprawdę pół metra ma. Nie wiem, przesadzam. No, ale to jest takie coś za 29 batów. Jakiś chicken frankfurterka taka, jakaś skurczaczka. Wygląda tak normalnie, ale coś przekąsimy. Choć tutaj widzę taką fajną bułeczkę i takiego hamburgerka. Też w sumie wygląda całkiem. Pan mi jeszcze ją tak pokroi ładnie. No i zaraz zobaczymy. A w ogóle tutaj są jeszcze takie hamburgery, ale to wszędzie są, w każdym 7-Eleven. Taki normalnie wołowina i z góry ryż, z dołu ryż, a w środku wołowina i to taki hamburger. Jaki jest tylko problem w takich miejsc właśnie jak to w połowie Tajlandii, że jak się przyjeżdża na taką stację benzynową, no to z angielskim jest trochę problem i ciężko się po prostu dogadać, ale tak poza tym to jest naprawdę wszystko okej. Stwierdziłem, że skoro jestem w Tajlandii, to robię tak jak oni, czyli palę auto, włączam klimę, no i siedzę. A parówka podana jest w ten sposób, że po prostu została pokrojona i wrzucona do worka. I z takim pałeczką, taką drewnianą. No myślałem, że będzie to tak jak tam na talerzyku, ładniej tam jeszcze jakiś pomidorek do tego będzie czy coś, no ale niestety nie. Stwierdziłem, że jeszcze muszę wyjść z tego auta, jeszcze muszę chwilę pochodzić, żeby jeszcze się trochę rozbudzić. A przy okazji przyszedłem zobaczyć, co to jest. A to są chyba jakieś takie kokosy, z których wyrastają już palmy. Patrzcie na to. Tutaj normalnie z kokosów, czy to ja nie wiem, co to są nasiona, czy to tylko są nasiona palm, czy coś, ale wyglądają jak kokosy takie duże. No i normalnie już spore palmy z tego wyrastają. I tutaj taka droga do dżungli. A tutaj taka fura stoi przed dżunglą. Właśnie ktoś był pozbierać świeże palmy. Może będzie sprzedawał albo coś, nie wiem. No tam na spacer to bym chętnie poszedł, tylko strasznie gorąco już jest. Patrzcie na to, tutaj pani na grillu smaży banany i jajka. Nie wiem, co z tych jajek robi, ale tutaj takie bananki ma ładne.